Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Dariusz Sobieski z Fundacji Subvenio. Dzień dobry Państwu. Panie Darku, święta, walentynki, no i właśnie Sylwester, Nowy Rok może być trudny dla singli. Przez cały rok można się tym nie przejmować, ale te dni są inne i można desperacko pragnąć drugiej połowy. No i zapominamy wtedy o tych wszystkich parach, które się męczą ze sobą i widzimy tylko całowanie, wspólny śmiech, przytulanie, romantyczny taniec i upojną noc zakończoną śniadaniem w łóżku. No i Sylwester? Tak, upojna noc zakończony śniadaniem w łóżku? Zazwyczaj się kończy, nie wiem, rano przynajmniej. W łóżku? Ale w łóżku albo obok łóżka z bólem głowy. No właśnie, że to jest pewna tradycja witania nowego roku, znaczną kończenia starego, witania nowego, czyli zostawiania za sobą czegoś trudnego, co nas niekoniecznie dobrego w tym roku spotkało, i z nadzieją, że ten następny rok będzie lepszy. Znaczy, data 31 grudnia jest tylko datą pewną. Warto o tym pamiętać, że to jest tylko data. Mało tego, daty też są czymś umownym. Tych kalendarzy przecież jest sporo różnych. Jest nasz kalendarz, którym się posługujemy, tak zwany gregoriański. Trochę bardziej na wschodzie mamy o 2 tygodnie przesunięte wszystko, prawda? Czyli wśród tych ludzi, którzy żyją według kalendarza juliańskiego, do tego jakieś były kalendarze maju. Oj, dajmy spokój tym kalendarzom. Takie. Czy noc sylwestrowa to jest noc jak każda inna? Z punktu widzenia astronomicznego tak, jest to, bo noc to jest po prostu, kiedy Ziemia odwróci się, że tak powiem, tyłem do Słońca, prawda? No więc odwraca się jak co roku, nie, jak co codziennie, zawsze którymś kawałkiem no dobrze, do Słońca, ale którymś tyłem. Tak, nie? Czy można czuć się wybrakowanym i jak nie mamy nikogo na Sylwestra? O, i to mamy pójść na Sylwestra, nie? Powiedziała pani bardzo ważną rzecz, czy można czuć się, bo tak naprawdę to wszystko, astronomicznie jest to noc jak każda inna, natomiast do tego wszystkiego dochodzi nasza zwykła ludzka interpretacja. Więc jest czy mamy na siłę kogoś szukać? Czy mamy na siłę dobry kogoś pomysł? Szukać? Ale po co? No, żeby spędzić tę noc sylwestrową z kimś, no bo to jest taka tradycja. O właśnie, to jest tylko kwestia tradycji. I teraz to od nas zależy. No bo co robimy w tę sylwestrową noc? Najważniejszy jest pocałunek z bliską osobą. To jest jedna z wielu tradycji. Dla innych jest wystrzelenie korka szampana o północy najważniejsze i odliczanie, tak, 10, 9, 8 i tak dalej. Dla jeszcze innych jest wystrzelenie 10 tysięcy fajerwerków, aż mi się kot pod wannę chowa. Także, a dla niektórych jest ważne pocałowanie się z bliską osobą. No tak, ale właśnie ta tradycja witania Nowego Roku to sprawia tak, że czujemy się jak desperaci i poszukujemy jednak towarzystwa. Zapamiętajmy sobie coś takiego. Nawet jeśli koniecznie chcemy przywitać ten Nowy Rok, to samo witanie to jest 1 sekunda o północy. Jeśli nie chcemy witać tego Nowego Roku samemu, to jeśli nie mieszkamy na głębokiej zapadłej wsi, to wystarczy tylko wyjść z domu na, nie wiem, przed blok, przed dom, spotkamy sąsiadów najbliższych, którzy też wychodzą, bo jednak dużo ludzi o tej północy wychodzi. Choćby popatrzeć z tego, co się będzie działo na niebie, prawda? No tak, ale wróćmy do tego pocałunku. Czy jeżeli nie mamy bliskiej osoby i nie możemy pocałować tej bliskiej możemy osoby? Możemy zawsze pocałować dalszą osobę, nie? Tak? Dlaczego nie? Zdarzyło się panu? A wie pani, i to dokładnie w Sylwestra. Fakt, że byłem wtedy, to był okres gdzieś tam, nie wiem, szkoły średniej, gdzie spędzałem Sylwestra w dwóch miejscach niemalże jednocześnie. Były dwie imprezy tak obok siebie w blokach i tak między jednym a drugim blokiem kursowałem, raz trochę na jednej, raz trochę na drugiej. I pamiętam, że właśnie ten okres, chyba bezpośrednio, chyba ze 3 minuty po północy, kiedy biegłem na drugą imprezę złożyć życzenia, spotkałem jakieś po drodze, jakichś nieznajomych mi ludzi z szampanem i jakieś całowania odchodziły wtedy. Także to też jest możliwe, obcałować kogoś nieznajomego. Bo pocałunek o północy ma nam zapewnić szczęście w nowym roku. No ale ta osoba, którą całujemy, też ma znaczenie, bo z ukochaną osobą wróży spokojny i pełen miłości rok, a jeżeli całujemy się z obcą osobą, tak jak pan tu powiedział, z taką... Tak? Przypadkowo spotkano. Szalony nowy rok. No więc pytanie, jakiego nowego roku chcemy, nie?
Szalony Nowy Rok też może być fajny. Także tak naprawdę jest to kwestia tego, co czujemy, kwestia naszego przywiązania do tradycji. Oczywiście, że może być smutno, kiedy tą noc sylwestrową spędzamy na przykład sami. Chociaż równie dobrze, wie pani, patrzę na różne miejsca, gdzie są organizowane czy bale, czy zabawy, czy koncerty sylwestrowe. Łącznie z tym, że przypuszczam, że dzisiaj na przykład są maratony filmowe w niektórych kinach, prawda? Na które tak naprawdę możemy być ja i druga strona, czyli ekran, prawda? Czyli niekoniecznie to musi być ktoś żywy. To jest tylko kwestia naszego. Tak, ale czy nie czujemy się samotnie wtedy, kiedy inni się całują, jest 12, wybija 12, wszyscy się całują. Pomijając to, co powiedziałam, że później to różne tam wojny, walki są między partnerami, nie zawsze jest dobrze, no ale jednak zazdrościmy tym osobom, które mają się z kim pocałować. Oczywiście, że tak, że czujemy się samotni. Tylko, że myśli pani, że człowiek samotny, dużo bardziej samotny się będzie czuł w dzisiejszą noc, a wczorajszą noc to był mniej samotny. Był tak samo samotny. No tak, ale trochę jest inna ta noc, bo jest szampan, tańce, zabawa, gdzieś sąsiedzi się bawią, no i huki tych petard, nawet spać się położyć nie można. No fakt, że strzelanie utrudnia spanie, oczywiście. Strzelanie utrudnia spanie. O, co ja jadam, że do rybu gadam, tak. Jedzenie też na okrągłych talerzykach powinno być. A jak się chce mieć płaski brzuch, to na płaskich talerzykach. Oczywiście, że pewnie to trochę utrudnia, tylko parę dni temu mieliśmy święta, kiedy to jest dzień spotkań rodzinnych, prawda? Oczywiście różni ludzie różnie spędzają te święta, ale to też może być wtedy, no to, bo nie mam do kogo na tą Wigilię pójść, czy z kim jej spędzić. I to samo może być z Sylwestrem, chociaż Sylwester jest takim mniej rodzinnym świętem i można sobie łatwiej wytłumaczyć, że właściwie to Sylwester to nic takiego i idę, nie wiem, albo spać. I czasami jednak można, nie wiem, stopery do uszu i coś na oczy, żeby nie widać było tych błysków zza okien, zaciągnąć dobrze zasłony. Ale o północy całujemy się i składamy sobie życzenia. No i wiele osób wierzy w to, że jeżeli złoży się życzenia, to one się spełnią w nadchodzącym roku. Oczywiście, że tak. Z tym, że życzenia składamy z różnych okazji. Nie tylko z Nowego Roku, z okazji świąt, z okazji imienin, z okazji urodzin. Ale to nie ma takiego znaczenia jak noc sylwestrowa. No, musi mnie pan przekonać, ale chyba się nie dam przekonać, bo no to jest jednak, zamykamy pewien rozdział, stary rok żegnamy, wchodzimy nowy rok. Można by tu powiedzieć też o tych przesądach, jakie właśnie są, że... Pani, zaraz dojdziemy do przesądów, natomiast ja chciałem jednak, przekonać, czy panią, czy państwa z drugiej strony przy odbiornikach, że... To jest tylko kwestia pewnej naszej umowy, prawda? Tak jak data jest kwestią umowy, to realność spełnia. Zresztą to też jest, wiara, umowa, czy nam się życzenia spełnią, czy nie. Może się spełnią, może nie, ale ile razy widziałem, no Facebook jest taką fantastyczną platformą, takie teksty gdzieś widziałem, gdyby mi się spełniło chociaż 10% tego, co mi ludzie na przykład na Facebooku z okazji urodzin życzą, to byłbym szczęśliwym i bogatym człowiekiem, prawda? To samo z życzeniami noworocznymi. Ja pewnie też nie wiem jeszcze, czy na Facebooku zamieszczę jakieś życzenia, czy nie. Ale to też jest jakiś sposób, nie? I teraz właśnie to jest tradycja, która staje się, jeszcze niedawno jej nie było, prawda? Jeszcze 10 czy 20 lat temu na Facebooku nikt nie zamieszczał życzeń, a w tej chwili, jeśli otworzy pani Facebooka gdzieś około północy dzisiaj, to zaleje pani moc życzeń, więc to jest tradycja, ale tradycje nam się zmieniają, więc nie przywiązujmy się do tego. Dobrze, jaki Sylwester, taki cały rok? Czyli co, jak spędzimy go samotnie, to samotni będziemy cały rok. To jest tylko powiedzenie. To ja tutaj chyba, że założymy nową bieliznę z metką. I to wtedy zagwarantujemy sobie, że powodzenie u mężczyzn. Nie wiem, jak z facetami, czy też jak z metką nie założą. W takim układzie nie będę zakładał bielizny z metką. Jakoś nie zależy mi na powodzeniu mieszkanie u mężczyzn. Mieszkanie pan ma wysprzątane?
No bo nie wolno sprzątać nie, dzisiaj. Niech pani nie pyta no o takie rzeczy. No to jeżeli pan nie posprząta, proszę tego dzisiaj nie robić, bo niestety możemy wymieść swoje szczęście. To jest taki przesąd. Właśnie, dobrze pani, znaczy jeszcze chętnie posłucham, bo to są bardzo fajne rzeczy, natomiast pamiętajmy, że to są przesądy, nie? Że to jest coś, przesądy, zwyczaje, powiedzenia, bo czasami już wiemy o tym, że tak naprawdę, że to jest tylko przesąd, nie wierzymy w to. To jest tak jak z czarnym kotem, prawda, i spluwaniem przez lewe ramię, jak go zobaczymy. I parę innych ale rzeczy. Ale robimy to. Robimy to. Wierzymy, nie wierzymy, ale nie wierzymy, a nóż widelec może być jakieś ziarenko prawdy. No więc oczywiście możemy sobie przypomnieć o tych przesądach, z tym, że tak jak całowanie ma nam z bliską osobą, ma nam zapewnić spokój w nowym roku, a z obcą osobą szalony nowy rok i wiemy, że jest to tylko pewna legenda, pewien przesąd, więc przyłóżmy do tego taką miarkę, na jaką ten przesąd zasługuje, prawda? Ja bym to nie powiedziała, że to jest przesąd. No bo teraz wie pan, jak proroctwo, panie. W związku. Panie Darku, jak jesteśmy w związku, wie pan, no co szalonego może się zdarzyć? No ale z obcą osobą. No dobra, ale czy to musi być prognostyk na przyszłość? Równie dobrze, bo z tą obcą osobą można się pocałować, nie wiem, w czerwcu na przykład, bądź też w maju, wiosną, kiedy krew się burzy, prawda? No tak, tylko że to musi być właśnie, wie pan, żegnamy stary rok, wchodzimy w nowy rok, no to jest właśnie, no niby to jest taki zwykły, to jest niby taka zwykła noc, no jednak nie. Zamykamy pewien rozdział, no nawet kalendarz jest już inny. Kalendarz się zmienia, no tak. No właśnie. Parę rzeczy się zmienia, ale płacić długi trzeba. Zmienia się dlatego, bo przyjęliśmy sobie, bo Ziemia sobie wędruje po tej naszej orbicie dookoła Słońca, no i przyjęliśmy sobie, że jak w tym miejscu się znajdzie drugi raz, to mamy nowy rok. Równie dobrze można było przyjąć, nie wiem, 15 grudnia. Panie Darku, a ten przesąd, grudnia. Bo mówią, że to przesąd, spłacić wszystkie długi, bo będzie wtedy powodzenie w finansach. To wie pani, żyjemy w XXI wieku, kiedy posiadanie długów stało się normą, prawda? Że większość. Ale w takim układzie, jeśli już pani tutaj taka jest obcykana w tych. Nie jestem obcykana, wyczytałam. Niech mi pani, dobrze, ale niech mi pani powie, a cóż, jak mamy niespłaconą kartę kredytową? Mamy długi, tak? No właśnie nie wiem. No a jak z drugiej mamy strony, długi, to z długami wchodzimy w nowy rok. A z drugiej rok. Strony jest tak, że bank nie traktuje tego jako dług, prawda, tylko jako, mało tego, nawet przez 50 dni odsetek nie naliczają. No to teraz powiem panu w drugą stronę, jak sobie zapewnić te pieniądze, żeby mieć te pieniądze, no to w trakcie zabawy sylwestrowej do buta trzeba schować papierowy pieniądz. Jak, czym wyższy nominał, tym więcej pieniędzy. To muszę iść do bankomatu. No, ja drodze. Też. Schowam i wie pani. Zakończyć konflikty z bliskimi. To myślę, że zawsze warto, bez względu na to, czy jest to Sylwester, czy nie Sylwester, czy Nowy Rok, czy Wigilia, czy zwyczajny, nie wiem, poniedziałek na przykład, albo... To warto. To warto, to zawsze warto. To nie przesąd. To zawsze warto. A jeśli przesąd, to bardzo mądry. No, spisz na kartce wszystkie przykrości i troski, spal w sylwestrową noc, symbolicznie znikną z odchodzącym rokiem. Pani, tak mi się przypomniało, widziałem też takiego mema, kiedy człowiek mówi coś takiego, mój terapeuta kazał mi napisać listy do wszystkich osób, które mnie skrzywdziły, a potem je spalić. No i pytanie było takie, a co z listami? Także tutaj oczywiście można spisać, można spalić. Ale osoby zostają, prawda? I nasze uczucia zostają, ale oczywiście możemy uwierzyć, i to jest ta pozytywna cecha przesądów czy zwyczajów, że mogą zmienić trochę nasze myślenie. Bo też o tym warto pamiętać, że to, co robią zwyczaje, to, co robią przesądy, to one ustawiają nasze myślenie, nasze nastawienie do świata. No właśnie, a tak jak myślimy, to tak robimy. Bardzo często jesteśmy zablokowani, bo coś nam się wydaje, prawda? Tak, i często bywa tak, że właśnie jakiś zwyczaj nam powodu, nie pozwala. Albo nie pozwala, a bądź też wprost blokuje. Przeciwnie,
pozwala i odblokowuje. No dobra, normalnie to bym ci tego nie powiedział, ale dzisiaj mamy, nie wiem, Dzień Świętego Walentego, to mogę powiedzieć i człowiek nagle staje się odważny i potem z tej odwagi coś fajnego może wynikać. Bo blokadę mamy w mózgu. Blokadę mamy w mózgu. Bardzo często się blokujemy, myśląc, że to nie wypada, nie zrobimy, bo coś tam, tak, a kto coś pomyśli. Wrócę do tego mojego Sylwestra dwuimprezowego i spotkanych ludzi między jednym blokiem a drugim. W Sylwestra jest o wiele łatwiej do kogoś podejść, do kogoś zagadać, z kimś porozmawiać. I to bywa tak, że i nam jest łatwiej, i innym jest łatwiej, że częściej też bywamy zaczepieni, prawda? I to dokładnie pamiętam, że wtedy przechodziłem i to szybkim krokiem między jednym blokiem a drugim i zostałem zaczepiony, choć do nas na chwilę, nie? Także to jest właśnie to, że ułatwia. No dobrze, a jak jesteśmy sami, to warto desperacko kogoś poszukać na tego Sylwestra i wyjść z domu? Wie pani, nie ma prostej recepty na to. Są ludzie, którzy w tą noc na przykład pracują. Mnie samemu zdarzyło się parokrotnie. I nawet chcą pracować. Niektórzy wybierają takie dni na dyżur. Mnie samemu zdarzyło się parokrotnie mieć dyżur. Bo więcej zarobią, mają z głowy. W telefonie zaufania nam więcej nie płacili. No ale ktoś musiał, prawda? Więc czasami padło także i na mnie, żeby tego Sylwestra odebrać parę tych telefonów. Nie powiem, bo dzwonili ludzie. Ale żeby z kimś pogadać. Żeby z kimś pogadać. Nie było takiego telefonu. Dzwonię pod telefon zaufania, żeby złożyć życzenia. Tego nie miałem. Może ja w tym roku do kogoś. Mhm. A czy dobrze możemy się bawić, jak nie mamy partnera, nie mamy właściwie gdzie pójść i tak na ostatnią chwilę szukamy? Załapujemy się na jakąś imprezę. Nie wiem, czy możemy się dobrze bawić. Pewnie zależy od tego, gdzie się załapiemy. Wśród obcych. Na co się załapiemy. Bo tak jak można powiedziałem, się dobrze bawić? Że może być maraton filmowy. I w tym momencie ma mniejsze znaczenie to, z kim jesteśmy. Natomiast większe znaczenie ma, gdzie jesteśmy. Może być, nie wiem, bal w operze, ale równie dobrze koncert operowy, prawda? I też można być i w taki sposób i wtedy pewnie można się dobrze bawić. Równie dobrze można przespać tą noc, czy też spróbować przespać i też można się bawić. Nie wiem jak w tej chwili, ale jeszcze paręnaście lat temu to był Sylwester przed telewizorem, prawda? Pewnie w tym roku też jest, zawsze też, jest. Tak, więc tam też można się bawić. Mało tego. Jest w Zakopanem Sylwester, będzie transmisja. Będzie transmisja. To jak pan będzie oglądał? Ja nie będę oglądał. A gdzie pan idzie? Nigdzie nie idę. Ja już się nabawiłem, nie? No tak. Między dwoma imprezami naraz, także ja już się nabawiłem. I być może jest tak, że czasami też chcę się mieć trochę spokoju. Potem rzeczywiście mam w domu dwa koty, które się boją tego strzelania. I albo siedzą pod wanną, albo na kolanach. I spokojnie będziemy w domu i zadbamy o te nasze zwierzętka. I tak też ktoś można. Ktoś tam kiedyś powiedział, że Sylwester jest jak dyskoteka, bawią się wszyscy i każdy z osobna. Też można tak, znaczy, to jest wszystko kwestia naszego nastawienia. To nie jest tak, że my cokolwiek musimy. Pamiętajmy o tym, że my tylko możemy. A co wybierzemy, to jest kwestia naszego wyboru. Także nie bądźmy niewolnikami zwyczajów i konwenansów, bo tak jak... A są niektórzy, którzy nie znoszą Sylwestra. A są też tacy ludzie, którzy albo nie mają go z kim spędzić, natomiast są generalnie przekonani, że powinni. Są ludzie, i to znowu Facebook pokazuje, którzy nie znoszą na przykład strzelania, którzy widzą na przykład cierpienie swoich zwierząt chociażby. Także rozumiem to, że taka postawa też może być. Są ludzie, którzy nie mają z czego się cieszyć, są ludzie, którzy się boją, bo na przykład są chorzy, co im przyniesie następny rok, prawda? Są ludzie, którzy się cieszą nie dlatego, że jest Sylwester, tylko no wreszcie skończył się ten rok, bo był na przykład niedobry, prawda? Jeszcze jak się idzie na imprezę, to tak, w co się ubrać? Trzeba jakąś kieckę nową. Facet to tam włoży garnitur i... No tak, i to nawet nie musi być nowy nowego. I tak dobrze wygląda. I tak dobrze wygląda. No cóż, chyba w Izraelu była taka modlitwa, Żydzi mieli. Wśród różnych dziękczynień składanych Panu Bogu było jedno takie i dziękuję Ci, że nie stworzyłeś mnie kobietą, prawda? To...
Przynajmniej z tego powodu chyba rzeczywiście jest łatwiej. No to dobrze. To panie Darku, szampańskiej zabawy. A życzymy państwu wszystkim. Czy samemu, przed telewizorem, czy przed telewizorem, czy samemu, czy z kimś, czy bez nikogo. A przede wszystkim rzeczywiście, żeby ten przyszły rok był lepszy od tego, co się kończy. Bardzo panu dziękuję. Gość mi Radia Parada. Nie. O. Ja jeden byłem, jeden. Był już się zaczęła impreza. No tak. Był Dariusz Sobieski z Fundacji Subwenio. Dziękuję. Ewa Kubasiewicz. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Forum Radia Rock Parada.